Dzień dobry. Nazywam się Kamil Pecela i jestem tłumaczem literatury litewskiej. W dobie skracania dystansu społecznego i tęsknoty do bliźniego chciałbym zachęcić do rozmów. Jak to robić nauczą Litwini. Na przykład w książce Rozmowa Litwina z Polakiem. W książce tej pisarz polski Piotr Kępiński rozmawia z pisarzem litewskim Herkusem Kunčiusem. Partię Herkusa Kunčiusa dla tej książki przełożyłem w 2015 roku i książka ta ukazała się w wydawnictwie Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Mało tego. Krok bliżej do dialogów platońskich to książka Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. Jest to rozmowa filozofów litewskich Leonidasa Donskisa i Tomasa Węclowy. W książce tej przekładałem partię Tomasa Węclowy, natomiast partię Leonidasa Donskisa przekładała Małgorzata Gierałtowska. Warto czytać te książki, ponieważ nauczą one optymizmu. Czy będzie to optymizm historyczny, czy apokaliptyczny. Czytajcie Litwinów, rozmawiajcie z Litwinami.